Hejka, witajcie. Dzisiaj przygotowałam dla Was haul zakupowy. Będzie to haul typu try on, czyli będę wszystko mierzyć, wszystko pokazywać na sobie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i zapraszam Was już do oglądania. Pierwszą rzeczą jest biała koszula z wyhaftowanym napisem. Wygląda ona bardzo ładnie, choć materiał pozostawia wiele do życzenia. Kolejny jest kombinezon, ma on wycięcie na dekolcie oraz pasek, który możemy sobie zawiązać i ładnie podkreślić talię. Materiał jest taki cieniutki, ale będzie idealny na lato. Kolejna jest sukienka. Jestem ją troszeczkę rozczarowana, gdyż na zdjęciu wyglądała lepiej. Jest z cienkiego materiału i nie ma niestety podszewki. I na koniec zostaje nam t-shirt z takim ruchomym elementem, taką chustą. Okej, i na koniec zrobię podsumowanie. Za wszystko zapłaciłam $50, czyli około 200 zł na polskie. Jeśli chodzi o materiały, to wiadomo, nie oczekiwałam nie wiadomo czego, gdyż są to rzeczy z chińskiej stronki. Jestem tak średnio zadowolona, chyba najbardziej z koszuli, z kombinezonu. Sukienka niezbyt przypadła mi do gustu. No. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam podobają się te produkty. Ja Wam oczywiście wszystko podlinkuję w opisie. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Możecie zostawić łapkę w górę. Pa, pa!